Przygotuj się, bo to ostatni film. Czekaj, jeszcze okularu biorę. Hejka! Hej! Dzisiaj będzie film, który jest poczęściowo prankiem trochę na was. Say what? W sumie... Jestem zakłopotana. Jestem zakłopotana. W sumie powiem wam, że teraz z perspektywy czasu twierdzę, że był to głupi pomysł, aczkolwiek no mleko się już wylało, więc wypadałoby wam tu coś o tym powiedzieć. No dobra, więc może ja zacznę, bo to był mój pomysł. I... Głupi pomysł. To znaczy powiem tak, może zacznijmy od wszystkiego po kolei, bo jestem pewna, że teraz większość z was weszła na ten filmik i jest totalnie zdezorientowana, bo nie wie co się dzieje. Co się dzieje? Bo jestem też tego świadoma, że niektórzy z was widzieli post, który dodałyśmy do społeczności, a niektórzy z was tego nie widzieli, bo widziałam potem też, że były takie rozkminy na grupie. Kazałam Kasi go usunąć. Jak wiecie, około 2 tygodnie nie dodawałyśmy filmów, ale to było spowodowane po prostu tym, że ostatnio w naszym życiu może nie, że dużo się działo, ale miałyśmy też dużo takich spraw do załatwiania i pewnego dnia, gdy tak naprawdę z Martą spędzałyśmy chyba sobie cały czas na dworze z naszymi kotami, haha, i nagle, wiecie, rozmawiałyśmy o YouTubie, ale nie w takim sensie jak zakończę, jak napisałam w tym poście, tylko o tym, że wiecie, że w końcu wrócimy, bo już jednak nam tego brakuje, tak? Ja mówiłam, ej Marta, może to wykorzystamy i może zrobimy pranka takiego, którego chyba jeszcze nikt nie nagrywał na YouTubie, bo ja chyba jeszcze tego na polskim YouTubie nigdzie nie widziałam i też szukałam i nie mogłam znaleźć, że tak wiecie, jak są pranki, to zawsze prankuje się komuś, na przykład ja Martę, mamę, tatę, dziadka, znajomych, a ja postanowiłam, że sprankujemy was. No i właśnie mówiłam, ej Marta, chodź po laptopa, a napiszemy post, w którym napiszemy, że zrezygnujemy z YouTuba. I wiecie, i w tym poście tak naprawdę podsumujemy wszystko, te nasze całe lata na YouTubie, podziękujemy wam za wszystko, wiecie, tak jakby to byłby taki typowo koniec. I uwaga, uwaga, stało się. I go napisałam. Ja tak specyficznie po prostu do tego podchodziłam, no bo wiecie, jednak prank na widzach i tak dalej, ale w sumie dałam się jakoś szybko przekonać, bo stwierdziłam faktycznie, tego nie było jeszcze. Nie było. I zdałam się przekonać i w końcu tak, faktycznie. Robimy to i niestety potem stwierdzamy, że jednak to głupi pomysł, ale już się, jak to się mówi, mleko się wylało. Tak, nie ma co żałować, tak, bo dostałyśmy pod tym postem masę komentarzy na taki krótki okres czasu i jeszcze w wiadomościach prywatnych niektóre były takie wzruszające, że aż mi, wiecie, było szkoda. Że ja musiałam, że tak powiem, ciągnąć tego pranka, to kłamstwo, jak już ktoś chce, jak ktoś chce, to niech sobie tak to nazywa. Ale musiałam się ciągnąć to dalej i powiem wam, że aż mi tak było mega ciężko pisać, jak na przykład ktoś napisał mi bardzo wzruszającą wiadomość i tak dalej, a ja musiałam tak wiecie, stanowczo odpisać, że nie, że to koniec z kanałem. I powiem wam, że to było bardzo ciężkie, tak? I po kilku godzinach, jak jest większość z was zdążyła zauważyć, usunęłyśmy tego posta. To jednak nie, że wy za dużo się martwicie. Tak. I po prostu jest taki... Wy do nas piszecie non-stop, że nie kończcie. Tak, bo miałyśmy całą skrzynkę zawaloną. Tak, nagrywałyście świetnie i w ogóle same miłe słowa napisałyście. Aż nie spodziewałyśmy, że tego będzie aż tyle. I nam się zrobiło po prostu przykro i stwierdziłyśmy, że usuniemy tego posta, no bo wiadomo, ten post był po prostu zwykłą prankiem, a nie był na serio. I tak naprawdę nie rezygnujemy z YouTube'a, wręcz przeciwnie, wracamy do was z nową siłą. Kasia ma pełno nowych pomysłów, no, lepszych. Dziwne, że ja mam pomysł. Tak. Lepszych niż ten, co teraz nagrywamy. Więc myślę, że na kanale niedługo możecie się spodziewać fajnych filmów, naprawdę fajnych. Przed wami, bo tak naprawdę zrobiłyśmy tak trochę to samolubnie, szczególnie mój pomysł, bo ja też nie byłam tego świadoma, że że tak naprawdę bardzo dużo osób to poruszy, bo naprawdę dostawałyśmy setki takich wiadomości, że ja naprawdę nie spodziewałam się, że tyle osób to poruszy. Już wiem, dlaczego nikt tego pranka na YouTube jeszcze nie nagrał. Bo to wiecie, to też zależy od osoby, ale tak naprawdę to był prank, więc wszyscy nasi widzowie mogą odetchnąć z ulgą, bo to był prank. Wiem, że to może mógł być też najgorszy prank na YouTubie, no, ale to był taki spontaniczny pomysł, wiem, że troszeczkę coś innego. Tak naprawdę przed nagraniem tego filmu miałyśmy w głowie tysiące słów, które chciałybyśmy wam powiedzieć, a tak naprawdę teraz mam, że tak powiem, taką burzę mózgów i w sumie sama nie wiem co mam wam mówić. Mamy widzów różnych i każdy z charakteru jest inny i jestem tego świadoma, że inni odbiorą ten film i ten wcześniejszy prank jako o fajnie, takiego czegoś jeszcze na polskim YouTubie nie było fajnie, a jedni to totalnie zdołują i napiszą, ale to było głupie, kiedyś was ceniłam, no to był głupi pomysł, według nie spodziewałam się was, bo tak naprawdę są, no
różne charaktery osób. Do niektórych spraw trzeba podejść po prostu z dystansem. Jeśli kogoś ten prank uraził, to bardzo przepraszam, bo zdajemy sobie sprawę, że na pewno spośród tych 17 tysięcy widzów, których mamy, załóżmy, kilkadziesiąt osób to uraziło. Mamy nadzieję, że za ten film się na nas nie obrazicie i że dalej zostaniecie z nami na kanale, bo tak naprawdę ten film otwiera nowy rozdział w naszym kanale, bo tak naprawdę taka przerwa była nam potrzebna. I teraz wracamy z wieloma pomysłami. Czy prank się udał, czy nie? Wasza decyzja. Możecie pisać w komentarzach wasze odczucia, co sądzicie o tym pranku. I powiem wam, że mam mega ogromnego stresa przedstawieniem filmu Marta tak samo. Tym bardziej, że Marta nic nie zamieniła, to był mój pomysł. To jest creepy, no. I was chciałam przeprosić już na samym końcu za to, że cały film miałam okulary, jak widzicie, świeci nam z boku światło. Tak, i jesteśmy prześwietlone. Jesteśmy prześwietlone, tak samo trawa za nami nie jest elegancka jakoś bardzo, bo jest żółta, ale niestety taka pora roku, że jest strasznie sucho i tak właśnie wygląda u nas trawa, więc troszeczkę słabo. Widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia.